Spora frekwencja, jest spore zainteresowanie. Widać dużo też ludzi takich, którzy nie są z przypadku, czyli często bywało tak, że na targach mieliśmy odwiedziny ludzi takich, można powiedzieć, z przypadku, którzy bardziej byli zainteresowani przejściem, ulotką, niż konkretnymi rozmawiamy. Tutaj dzisiaj widzimy, że troszeczkę się to zmienia, że mamy bardziej konkretne zapytania, bardziej osoby, które do nas trafiają, przychodzą z konkretnymi albo ofertami, albo konkretnymi zapytaniami. Czyli to pozwala jakby troszeczkę inaczej podchodzić do całej sytuacji i bardziej pozwala to jakby bardziej odpowiadać na zapytania tych, którzy do nas trafiają. Czyli rozmawiamy o konkretach, a nie o przypadkowych spotkaniach, które nic tak naprawdę nie wnosiły. Każde targi, a zwłaszcza targi Polagra Food, które są największymi targami w Polsce, mają bardzo duże znaczenie. Po pierwsze, są podtrzymywane jakby dalej kontakty dzięki tym spotkaniom tutaj. Jesteśmy w stanie kontynuować jakby takie, już można powiedzieć, tradycyjne spotkania branżowe, czyli spotkać w jednym miejscu przedstawicieli w zasadzie większości firm mięsnych z Polski. To jest po pierwsze. Po drugie, my spotykamy tu różnego rodzaju delegacje ze świata, między innymi Turcji, Algerii, dzisiaj Algeria, inne kraje europejskie, świat, z innych krajów również świata, co pozwala jakby nawiązywać kontakty, ale jednocześnie jakby kontynuować pewne etapy spotkań czy działań, które już wcześniej rozpoczynamy. A takie miejsca jak targi są do tego idealnym, jakby można powiedzieć, miejscem, ponieważ raz oni jako przedstawiciele różnych krajów spotykają w jednym miejscu dużą grupę firm, co pozwala im również na zobaczenie szerokiej oferty branży mięsnej. Dla nas jest to o tyle dobre, że my jednocześnie nie musimy jeździć do innych krajów, tylko w jednym miejscu jesteśmy w stanie spotkać się z kilkoma przedstawicielami różnych krajów. To jest bardzo istotne, bo oszczędza i czas, i pieniądze, więc takie targi są bardzo istotne i bardzo ważne dla branży.